Sponsorem Telesportu jest firma Techka. Telesport oglądacie dzięki Centrum Handlowemu Manhattan w Lesznie. Już po raz 10 w Starym Bojanowie zorganizowano turniej piłkarski. Głównym trofeum był Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla. Turniej cieszy się dużym zainteresowaniem drużyn. Nie inaczej było w tym roku. O główną nagrodę walczyło 6 zespołów. W turnieju biorą udział drużyny niezrzeszone. Turniej odbywa się systemem pucharowym. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie. Zainteresowanie ze strony kibiców, mieszkańców też duże, także cieszymy się, że był odzew i drużyny przybyły do nas, aby rozgrywać mecze. Mecze rozgrywane były na małym boisku stadionu w Starym Bojanowie. Na jaki wynik liczył organizator? Myślę, że będziemy gościnni i liczymy na drugie miejsce. Ostatecznie turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla zakończył się sukcesem drużyny Astra 2 z Koszanowa. Na drugim miejscu McIntosh i Porabian, to trzecie miejsce dla DH Trans. Czwarte Old Boys Stare Bojanowo, piąte Picasso, szóste Dragon. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krzysztof Sadowski.